Dzień dobry, witam na forexjestrader.com. Jest godzina 12:44. Dzisiaj mamy 20 lipca i na pewno dużo bardziej interesujący dzień niż wczoraj. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę na indeks S&P 500 na wykresie 4-godzinnym. W pewnym momencie ruch w dół został zanegowany cieniem, czyli wyjście z tego trójkąta nie powiodło się, o ile wzrost na początku nie był szybki i mógł się zakończyć dalszym spadkiem, tak jak pokazywałem w instruktażu, że możemy zobaczyć dalsze przyspieszenie w dół. Wtedy byłaby to akcja, typowe wejście w dół z targetem gdzieś tutaj na niższych poziomach. Jednak to się nie wydarzyło. Także indeks zaczął rosnąć, spotykając poziom tego trójkąta, zaczął rosnąć coraz szybciej do góry. Oczywistym stało się, że mamy do czynienia z popytem na rynku. I przechodząc na wykres jednogodzinny, proszę zwrócić uwagę, że wykres dzisiaj spowolnił, mógł zaliczyć jakąś korektę, ale to się nie stało. Dla mnie oczywistym było, że jeżeli tutaj nie zostaną na rynku dopuszczeni do słowa sprzedawcy, to znaczy rynek nie opuści się troszeczkę bardziej w dół, co mogłoby znowu rozpętać troszeczkę większą korektę, to mamy do czynienia z bardzo dużym popytem, który jest widoczny na pięknych świecach H4. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, siedem, osiem świec H4, czterogodzinnych potężnych świec do góry. One nie są bardzo dużej wielkości, ale jedna świeca do góry po drugiej, tak jak tutaj, proszę zwrócić uwagę, i tutaj, ma wiele do powiedzenia z reguły. Także za trendem pozytywnym podąża trend, za kupującymi podążają kupujący. I to widać na obrazie tutaj w obszarze zatrzymania się na chwilę tego wzrostu i mamy nowych kupujących. Także mamy do czynienia prawdopodobnie z nowym wzrostem, ruchem do góry. Oczywiście nic nam nie gwarantuje, że ci kupujący na rynku pozostaną i że będą znajdowali się tutaj nowi i nowi kupujący. Możemy zaliczyć jakąś wyprzedaż mniejszą czy większą, ale generalnie prawdopodobieństwo kontynuacji tego ruchu jest znacznie większe niż jakieś kolejne obniżki. Podobnie mówi nam wykres 4-godzinny funta, proszę zwrócić uwagę, cień tutaj, który zanegował spadek i wzrost silny do góry. Tutaj mamy trend wzrostowy również na 4-godzinnym wykresie euro-dolara. Mamy wzrost, cofkę i kolejny wzrost. O ile nie jesteśmy pewni tutaj w momencie spotkania punktu 42-45, jak się zachowa ta para walutowa, czy nie zaliczy znowu jakiejś korekty, wahania i tak dalej, o tyle aktualnie trend jest wzrostowy i tego należy się trzymać. Także spadek został zanegowany. Tutaj fala kupujących była mocniejsza, o czym mówiłem wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, ostatnimi dniami, że ten odcinek kupujący jest silniejszy niż ten odcinek sprzedających. Także wspominałem tutaj w tym obszarze, że być może fala wyprzedaży właśnie się ukończy, że jest to być może koniec, że kurs jest aktualnie dosyć wyprzedany i zaczął rosnąć od tamtego momentu do góry. Natomiast to nie znaczy, że przewidywanie jakichś ruchów kończy się wejściem w rynek, wręcz przeciwnie, niektóre ruchy są bardzo niebezpieczne. Także to, o czym mówię tutaj, czy próbuję przewidywać, czy widzę po prostu, co się dzieje na rynku, nie oznacza, że wchodzę za tym w rynek na realnym rachunku. Także tutaj mamy sytuację, proszę zwrócić uwagę, równowagi na funcie, gdzie on przebiega dalej w jakiejś granicy kursu równowagi, w której czuję się komfortowo, to jest ten prostokąt, i wybicie z tego kursu do góry, czyli zgodnie z trendem, mogłoby nam dać jakieś bardzo ładne, piękne zachowanie, bardzo ładny, potężny ruch do góry. Na razie jeszcze ten kurs się waha. Euro wyszedł już do góry, także dziwne, że funt nie podąża, nie korzysta z tej sytuacji, może będzie jakieś opóźnienie albo ruch euro jest jakoś zanieczyszczony, to znaczy, że to wybicie nie będzie takie potężne do góry. Zobaczymy, jak dalej rynek pokaże. O 10:30 wyszły ważne informacje na funcie. Dalej o godzinie 16:00 wychodzą ważne dane na dolarze. To było na tyle z takich najważniejszych informacji, które wychodzą w fundamentach dzisiaj. Także jak na dzisiejszy dzień szczególnie interesujący jest tutaj wykres S&P 500, dlatego że ta fala wzrostu była bardzo intensywna, a za trendem wzrostowym podąża trend wzrostowy. Tak samo jak za sprzedawcami podążają kolejni sprzedawcy, tak samo za kupującymi, co jest bardzo wyraźne tutaj, to uderzenie, podążają kolejni kupujący.
Także niekoniecznie oznacza to, że jest to faktycznie moment, akurat ten moment, w którym jesteśmy istotnym momentem do zakupu. Chciałbym zobaczyć, żeby ten kurs troszeczkę jeszcze wzrósł, przetestował ten wzrost, schodząc lekko do dołu i znowu ruszając do góry, tak? To była najbardziej komfortowa sytuacja. To jeszcze się nie wydarzyło, także ten wzrost jeszcze jest troszeczkę niepewny. Także wolałbym zobaczyć taki układ, a nie proste wybicie i no właśnie, co z tym teraz zrobić, tak? Nie wiadomo, czy to wybije się i będzie już rosło pionowo do góry, czy jeszcze będzie spadało, weźmie oddech, tak? Chciałbym zobaczyć mały oddech i że znowu będzie rosło. Natomiast dla graczy fundamentalnych pod dłuższy okres czasu, no nie ma na co czekać tutaj, tylko prawdopodobnie może być to ciekawy moment do wejścia w rynek już bezpośrednio na średni czy długi termin, czyli troszeczkę co innego niż to, co ja tutaj prezentuję na wykresach 30-minutowych, czyli short term, krótkoterminowy trading. Przepraszam, trading. To było na tyle na dzisiaj chyba. Przystaniemy tutaj na tym indeksie S&P 500. Zobaczymy, jak bardzo interesujący będzie ruch tutaj z negacji cienia na funcie na 4-godzinnym wykresie. Czy będziemy strzelali do góry ze strefy komfortu, którą pokazywałem przed chwilą na wykresie 30-minutowym. Tutaj funt znajduje się na granicy tej strefy 30-minutowej komfortu i 4-godzinnej strefy komfortu. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie to wygląda i w przyszłości też tutaj zawraca od tych momentów. Wygląda na to, że będzie strzelał do góry, przynajmniej tak to wygląda na wykresie technicznym. Oczywiście, żeby wchodzić w rynek, potrzebny jest jeszcze test, odpowiednie wybicie. Price action musi pokazywać odpowiednio, poruszać się z odpowiednią intensywnością. Te wszystkie elementy muszą się zgadzać. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na Forex kursy na żywo. Dziękuję i pozdrawiam.